Jacques zorganizował wyprawę łodzią podwodną na dno oceanu i odkrył podwodne miasto. Miastem rządziły rozgwiazdy. To dopiero fascynująca przygoda. W mieście mieszkało 59 koników morskich i było to o 28 mniej niż rozgwiazd. Ile było rozgwiazd w podwodnym mieście? Spójrzmy na drugą część treści zadania. Liczba koników morskich jest o 28 mniejsza niż liczba rozgwiazd. Możemy zatem zapisać, że liczba koników morskich jest o 28 mniejsza od liczby rozgwiazd. Oznacza to, że liczba koników morskich równa się liczba rozgwiazd odjąć 28 jest o 28 mniejsza niż liczba rozgwiazd. Jeżeli od liczby rozgwiazd odejmę 28, to otrzymam liczbę koników morskich. To dokładnie mówi nam treść zadania. Liczba koników morskich jest o 28. Mniejsza od liczby rozgwiazd. W treści zadania powiedziane jest też, ile dokładnie wynosi liczba koników morskich. W podwodnym mieście jest 59 koników morskich. Możemy zatem zapisać nasze równanie w taki sposób: 59 równa się liczba rozgwiazd odjąć 28. Możemy też spojrzeć na sprawę z drugiej strony. Jest o 28 więcej rozgwiazd niż koników morskich. Możemy zatem przepisać to równanie tak. Bez względu na to, ile jest koników morskich, np. 59, rozgwiazd jest o 28 więcej. Zawsze, kiedy macie do rozwiązania problem tego typu, dobrze jest zastanowić się, czego albo kogo jest więcej. Koników morskich jest więcej, czy rozgwiazd? Jeżeli spojrzycie na informację zawartą w treści zadania, to koników jest 59, i jest to o 28 mniej niż rozgwiazd. Jeżeli koników jest o 28 mniej niż rozgwiazd, to rozgwiazd jest więcej. Ma to sens. Jeżeli chcielibyśmy, zaczynając od liczby koników morskich, przejść do liczby rozgwiazd, to musimy dodać 28, bo rozgwiazd jest więcej niż koników. No to teraz wystarczy obliczyć, ile to jest 59 dodać 28. I tak zrobimy. 59, 5 dziesiątek i 9 jedności. 28 zapiszmy dwie dziesiątki na pozycji dziesiątek i 8 jedności na pozycji jedności i dodajemy. Zaczynając od liczby koników morskich i dodając 28 dojdziemy do liczby rozgwiazd. Najpierw kolumna jedności. 9 jedności dodać 8 jedności to razem 17 jedności. Zapisujemy 7 jedności i jedną dziesiątkę. Można to nazwać przeniesieniem jedynki, ale oznacza to zapisanie jednej dziesiątki z liczby 17 na pozycji dziesiątek. Teraz możemy dodać 1 dziesiątkę, dodać 5 dziesiątek, dodać 2 dziesiątki. 1 dodać 5 dodać 2 równa się 8. Czyli liczba rozgwiazd to 87. Zawsze dobrze jest sprawdzić, czy otrzymaliśmy rozsądny wynik. Liczba rozgwiazd, o której tutaj mowa w treści zadania, to 87. Czy rzeczywiście 59 jest o 28 mniejsze od 87? Oczywiście, że tak. Jest dokładnie o 28 mniejsze i wszystko się zgadza.